No i chyba się zbliżamy do tego miejsca, z którą było robione to zdjęcie. Tu jest taki właśnie rozjazd i najprawdopodobniej tędy biegła linia na Gubin. O, i nawet widać ten dach tego tak. Budynku. Tam się przebija między drzewami. Tu jest widoczny nowy dworzec, a my tutaj widzimy dach poczty. Czyli to jest mniej więcej w dobrym miejscu jesteśmy. Tak? Ten budynek... To jest nastawnia w kierunku zachodnim wylot. I ona nie znajdowała się tutaj, gdzie teraz jest ta nastawnia, tylko tam bardziej jeszcze do z przodu. Te tory były jakby krótsze, potem z czasem się wydłużyły te długości torów i to nastawnie jakby obecnie zbudowali trochę dalej. Teraz tak, ten budynek mówisz istnieje, tak? Ten tutaj. Powinien być widać dach właśnie, ten plac dworcowy 2 bodajże to jest numer. Ten tutaj mówisz, tak? Tak. No tu jest kawałek dachu, trochę drzewa są wysokie, może gdybyśmy przyszli jesienią i tych drzew nie byłoby. Bardzo dziwne to zdjęcie jest. Zobacz, po prostu kobiety pracują. Tory na pewno są wąskotorowe. No ale to jest chyba do obsługi po prostu tych robót ziemnych, więc to nie jest torowisko. No. Pomachamy. To chyba do Berlina. Na 100% można powiedzieć, że ta nastawnia, rok budowy to jest 1905 rok. Ja tak sądzę przez to, że są kobiety. Zobacz, to są po prostu dzieciaki, takie trochę wyrośnięte chłopaki, nie? Nie ma mężczyzn. To może być czas wojny. Ten pan to jakiś inżynier, tak? Ci ewidentnie już starsi panowie nie w wieku poborowym, tak? No faktycznie nie ma takich. I po prostu to może być czas właśnie pierwszej wojny światowej, gdzie no jakby tej siły roboczej nie było i jakby zatrudniano również kobiety. Faktycznie. W tym zdjęciu też jest coś pięknego. Fotograf, no zobacz, te kobiety trzymają się za rękę. Faktycznie, no jakby właśnie przyglądasz się takim detalom, wystraszone, że coś się niewłaściwego dzieje, tak? Ta trzyma tą łopatę jak berło. Ta sytuacja, w której... No Sikorski w ogóle jest ciekawym fotografem, bo ewidentnie nikt mu za to zdjęcie nie zapłacił. On tutaj był, nie wiem, przejeżdżał, przechodził. Taki dokumentalista. Dokumentalista, zrobił zdjęcie, tak? To jest zupełnie nie na zamówienie, więc miał wyczucie jakieś tam i potrzeby dokumentowania różnych. Być może nawet wiedział, że będziemy tutaj stali i dyskutowali nad jego fotografią i zastanawiali się nad szczegółami. Może przeczuwał, że ktoś tam kiedyś będzie właśnie taki. A to chytrus, no patrz. Tutaj jeszcze też na obrzeżu ten gołębnik. A faktycznie. I tak? to jest najprawdopodobniej właśnie jest, tutaj są zabudowania tej, bo to też jest jakiś budynek kolejowy, który tutaj mamy. No ale to wiesz, no to jak jest gołębnik, no to musiał być, no to ktoś musiał mieszkać, tak? No ale to tak często było takie rozwiązanie, że jakby ci, którzy obsługiwali na przykład drużnicy przejazdowi, mieszkali bezpośrednio blisko przy tej miejscu pracy. A nawet wręcz ten sam budynek po prostu był ich miejscem jakby pracy i miejscem zamieszkania. Tak często tak bywało. Na kolei. Bo po prostu drużnik musiał jakby... 24 godziny na dobę w pracy. Być tam, dokładnie. Tak, żeby, no. To też kolei zależało, żeby on był blisko i... I mógł nadzorować tę całą... No super, no takie dziwne, małe zdjęcie, a tyle ciekawych rzeczy można z niego wycisnąć. Dość dużo drutów telegraficznych, nie? No to właśnie w taki sposób była komunikacja na kolei kiedyś. Że wzdłuż torów po prostu budowano też równolegle linie. To co, wszystko? Czy jeszcze coś tutaj jesteśmy w stanie... A to rozpoznasz, co to za lokomotywa? O nie. Też tam próbowałem, ale to... Znaczy specjaliści pewnie by tam powiedzieli więcej, ale
aż takim tam znawcą nie jestem. To jest na pewno jakaś niemiecka lokomotywa sprzed pierwszej wojny, a to by trzeba było po prostu poszukać już w katalogach jakieś dokładnie. Ten budynek też jest jeszcze ciekawy, bo na starym planie z 1911 jest opisany jako Spiritus Lager Hamburger and Son. Son właściwie niemiecki, po niemiecku. I firma mieściła się w Wrocławiu, a to jest po prostu jakby taka filia tutaj w Zmąszczeniu. Najprawdopodobniej skupowali może zboże i po prostu wysyłali je koleją do Wrocławia i tam mieściła się fabryka, która produkowała jakby spirytus tego zboża. Bo to jest spichlerz taki duży jakby. No tak, właśnie bez okien, bez jakiś ma taki charakter trochę. I właśnie tego budynku też nie ma już, ale do niego przylegał mieszkalny budynek i ten mieszkalny budynek jest na ulicy Jancennego Janka. Nadal stoi. No widzisz. A to komin mączkarni, nie? Fabryki tak, mączki. Tak. Też już go nie ma. Także właśnie wiele. Ciekawe to zdjęcie jest też pod tym względem, że dużo. Większość budynków, jakie na nim widzimy, to już nie istnieje. A to tutaj potrafisz rozszyfrować ten niski budynek? To była jakaś taki magazyn. On istniał, był przy samym tam. Przy samym dworcu jest dość blisko. Pierwotnie był magazynowy jakiś taki budynek. Tutaj zobacz, tu stoją, leżą podkłady kolejowe. Czy to by mogło być, czyli jakby jakieś tam przebudowy torowiska robiono? No, tylko właśnie trudno to stwierdzić, bo na przykład tutaj obecnie tutaj też mamy podkłady, leżą sobie, ale jakieś przebudowy. Gdzieś nie tam gdzieś jest to gdzieś przebudowa, ale nie wiadomo gdzie. Z czasem ten długość torów rosła jakby, wszystko się przesuwało coraz bardziej w tamtym kierunku i teraz jest ten przejazd jest tutaj, a kiedyś był bardziej tam przechodził. Nawet tu na terenie tego, tu jest jakiś ogród czy coś, to widać taki nasyp i stary przebieg tej drogi, jak ona przebiegała. Tylko, że teraz zarośnięte, teraz jest to, trudno to tak, nie widać tego tak bezpośrednio. To co? Jedziemy dalej.